zawsze byłam bardzo mocno przekonana, że to jest, wiesz, to, co chcę robić, i to od zawsze. Zobaczycie, któregoś dnia będziecie mogli kupić moją płytę. Natalia Schroeder z Cichą Wodą wygrała. Najważniejsze skupić się na tym, co się chce robić, skupić się na muzyce. Ja staram się właśnie tym tropem podążać. Zobaczymy. Wierzyłam w to, że to się uda, ale jakby miałam też gdzieś z tyłu taką świadomość, jak dużo muszę poświęcić, jak muszę dużo włożyć w tę pracę, jak muszę dużo włożyć w to czasu. Bardzo marzyłam o tym, żeby być na scenie. To było moje największe marzenie. Dziękuję za to, że mogłam się od Ciebie uczyć i dziękuję za wspólne wykonanie piosenki Z Tobą chcę oglądać świat. Przez chwilę naprawdę oglądaliśmy ten świat wspólnie. A jestem bardzo szczęśliwa i nie wyobrażam sobie siebie w jakiejś innej pracy, w innym zawodzie. Wiem, po co stoję na tej scenie. No. To jest coś, o czym marzyłam całe życie i nie jestem tam przez przypadek po prostu. Nagle sobie uświadomiłam, że ja poza tą muzyką nie mam naprawdę nic. Gdyby tego nie było, to ja bym musiała naprawdę przewartościować wszystko.
Los mi wielokrotnie kłody rzucał pod nogi, które musiałam przeskakiwać, odpychać. Jestem z siebie dumna i wiem, że zrobiłam, wiesz, po prostu poświęciłam bardzo dużo czasu. Poda się może podobać albo nie podobać, ale to będzie zawsze dla mnie ważny album. Nigdy nie będzie łatwo, nie będzie z górki, bo o marzenia trzeba zabiegać i trzeba o nie walczyć. W tym roku obchodzisz 10-lecie swojej pracy artystycznej. Z tej okazji chcemy przekazać Ci kilka słów. Ponad 10 lat temu, gdy wchodziłaś w ten muzyczny świat, byłaś młodą dziewczyną, która może nie do końca wiedziała, jak to wszystko wygląda od środka. Teraz jesteś już pewną siebie kobietą. Życzymy Ci, abyś nigdy nie straciła tej pewności. Aby zawsze twardo stąpała po ziemi i dzielnie walczyła o swoje. Jak sama wspominałaś, nie zawsze było łatwo. A o swoje marzenia trzeba mocno walczyć. Życzymy Ci, żebyś nigdy nie bała się marzyć. Nawet o tych największych i najbardziej szalonych rzeczach. Przez 10 lat przeszłaś ogromną zmianę i niesamowicie rozwinęłaś skrzydła. Życzymy, abyś wciąż nieustannie się rozwijała. I dążyła do nowo obranych celów. Twórz muzykę, jaką kochasz i czujesz najbardziej. Niech nigdy Ci nie braknie wiary w siebie, ani w to, co robisz. Pamiętaj, że są osoby, które zawsze Cię wspierają. Na koniec oczywiście najważniejsze. Życzymy Ci zdrowia. Żeby Twój głos nigdy nie odmawiał posłuszeństwa. I żebyś mogła robić to, co kochasz, jeszcze przez długie, długie lata. Mam nadzieję, że za kolejnych 10 lat... Gdy będziemy świętować Twoje 20-lecie... Nadal będziesz mogła nazywać się spełnioną i szczęśliwą artystką. Wszystkiego najlepszego!